Witajcie, wolni ludzie. Moi kochani, skutki uchwalonych w poprzednim Sejmie zmian w prawie geologicznym i górniczym zaczęły być widoczne i odczuwalne. Niezgodna z konstytucją i przyzwoitością ustawa zaczyna wchodzić w tryb realizacji, chociaż z całych sił staramy się to zatrzymać. Dziś razem z mecenas Katarzyną Tarnawą-Gwóźdź i Endim, który jest prowadzącym tego live'a, omówimy ważne kwestie, bardzo ważne dla Polski i nas, jej mieszkańców. Nie myślę, żeby wśród nas był ktokolwiek, kto nie wie, o czym mówię, ale jeśli ktoś taki jest, proszę, niech sięgnie do wszystkich kolejnych odcinków Larum Grają. W skrócie. Okupanci i ciemiężcy nacisnęli sejmowe guziki za horrendalną ustawą narażającą życie ludzkie, samowładztwo i majątek osobisty na ogromne ryzyko unicestwienia. Sejm zagłosował przeciwko dobrostanowi własnych wyborców. Naraził ich życie, zdrowie i majątek, kompletnie je ignorując. Ale my, połączeni, wolni ludzie, dzielnie się broniliśmy. I bronimy nadal, bo przecież nasza walka trwa. Dlatego dziś wielu z poprzednich naciskaczy przycisków już nie ma w sejmowych ławach, bo ludzie mają tego dość. A my chcemy wam dziś powiedzieć tym nowym, którzy na sztandarach mieli przywrócenie ładu konstytucyjnego. Oto macie okazję to wszystko odkręcić. Wy wszyscy, którzy głosowaliście przeciw i wszyscy nowi w Sejmie 10 kadencji, weźcie na tapet ustawę, za sprawą której już ludzie zaczęli tracić swoje majątki. To się zaczęło. Teraz czas pokazać, że wszystko, co mówiliście, to prawda. To, co mieliście na sztandarach. Możecie to wszystko, co poszło nie tak, teraz zmienić. A póki się tak nie stanie, bo przecież na wszystko potrzeba wypracowania woli politycznej i pewnie czasu, Kasia i inżynier Teresa Adamska, której niestety dziś z nami nie ma, wymyśliły procedurę zatrzymującą miecz Damoklesa. Nasza Kasia, mecenas Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, lwica wolności, jest dziś z nami. Kasiu, teraz jest dobry moment, żeby się przywitała, bo teraz już potem będzie trudniej. Andy też. Witam, witam. Dzień dobry, Moniko. Witaj, Andy. Witajcie, kochani. Kasiu, ja bym prosiła, żebyś teraz przede wszystkim opowiedziała, w jakiej sytuacji się aktualnie znajdujemy, no i na czym polega ten pomysł, który wznieca działanie od strony samorządów. Poproszę o przypomnienie, przybliżenie, opisanie. No, kochani, na pewno większość z was doskonale wie, z czym się mierzymy od już prawie pół roku teraz, a mianowicie to, co zrobiliśmy, odbiło się szerokim echem, natomiast nie udało nam się jeszcze zatrzymać tego niebezpieczeństwa, które cały czas nad nami ciąża, a mianowicie ewentualnego zatłaczania spalin pod ziemię. Jesteśmy bogaci o wiele doświadczeń z tego okresu. Jednym z nich jest to, że gminy, które podjęły taką uchwałę, zdecydowały się na ten ruch, otrzymują od wojewodów informacje, iż te uchwały będą podlegały uchyleniu i została wszczęta procedura stosowna co do tego, więc my sobie później omówimy, jakie my widzimy tutaj możliwości działania i co musimy po prostu zrobić. Kolejną rzeczą jest list, który pojawił się od już byłego ministra Dziadzio, w którym próbuje całkowicie strywializować te wszystkie argumenty, którymi się posługiwałyśmy razem z Teresą, nie tylko my. Wiele osób o tym mówiło, związki gmin, prawnicy inni również się wypowiadali w tej materii, a przede wszystkim widać było tutaj bardzo duży opór materii ze strony senatorów w Sejmie wcześniejszej kadencji. I my tutaj wszyscy jesteśmy bardzo zgodni co do tego, jak duże niebezpieczeństwo dla nas niesie ta zmiana ustawy prawo górnicze i geologiczne i również, że jest ona absolutnie niezgodna z konstytucją, co najmniej w 7-8 artykułach naszej konstytucji. No i dlatego chcemy podjąć kolejne działanie i bardzo was zachęcić, żebyście nam pomogli, ponieważ już teraz znamy konkretne lokalizacje, gdzie w
pierwszej kolejności te spaliny mają być zatłaczane. I kolejną rzeczą tutaj jest to już, o czym Monika wspomniała na początku, a mianowicie wyegzekwowanie od wcześniejszej opozycji, aktualnie teraz większości parlamentarnej, aby cofnęli to, przeciwko czemu oponowali we wcześniejszej kadencji. No właśnie, oni oponowali, sprzeciwiali się, głosowali przeciw, więc ja nie widzę powodu, żeby teraz nie przywrócić tej ustawy do jakiegoś ponownego rozpatrzenia, zwłaszcza, że ty widziałaś wady prawne w tej procedurze, prawda? Mówiłaś o tym w którymś z odcinków. Tam coś poszło nie tak, jeśli chodzi o tryb uchwalania tej ustawy. Wydaje się, że można by, chociażby powołując się na to, ponownie zająć się rozpatrywaniem tej kwestii. To by pokazało dobrą wolę tych wszystkich, którzy nastali teraz. Jak ty to widzisz, Kasieńko? No tak, oczywiście. Ja tutaj od początku sygnalizowałam, że już w pierwszym czytaniu, wtedy kiedy projekt ustawy trafił do dwóch połączonych komisji, czyli jeszcze na etapie badania po raz pierwszy przez Sejm tego projektu uchwały, został on absolutnie przegłosowany, raczej nie przegłosowany, ponieważ nie było wymaganego kworum, żeby ten projekt uchwały, ustawy, przepraszam, mógł w pierwszym czytaniu skutecznie przejść i być dalej procedowany w drugim i trzecim czytaniu przez Sejm, to powinno za nim opowiedzieć się co najmniej 35 posłów, bo taka była liczba wymaganego kworum właśnie tych dwóch połączonych komisji. Natomiast ten projekt został przepchnięty, bo inaczej tego nie można nazwać, ilością 20 głosów, a więc w ogóle powinien trafić z powrotem ewentualnie do procedowania, a nie powinien był mu być w ogóle nadany tryb dalszy legislacyjny, a więc przepchnięcie tego projektu przez Sejm, następnie przez Senat, a potem przegłosowanie odrzucenia tego projektu przez Senat, przez Sejm na nadzwyczajnej sesji. To ten projekt znalazł się przecież w tym porządku obrad dopiero około 24 godziny przed sesją Sejmu, więc widać było, jak bardzo komuś zależało na tym, żeby przepchnąć ten projekt, i jak również bardzo ci, którzy za nim lobbowali, mają duże moce sprawcze wbrew tej procedurze i wbrew regulaminowi naszego Sejmu. Kasiu, a na czym polega ten pomysł Teresy Adamskiej? Pierwotnie zdaje się, że współpracowałyście przy tym pomyśle, ale ja nie wiem, która ile pracy w to włożyła, ale trzeba ten pomysł jednak oddać Teresie. Na czym on polegał? Co te instytucje samorządowe miały zrobić i na czym polegał zamysł? No, Teresa zainicjowała właśnie kwestię koncepcji tej uchwały. To był pomysł Teresy i tutaj ja oczywiście starałam się wesprzeć pod kątem prawnym tą uchwałę, żeby ona została jak najlepiej przygotowana. Bardzo duża część gmin wbrew pozorom przyjęła tą uchwałę. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego zaskarżania przez wojewodę tej uchwały, to w województwie łódzkim udało się doprowadzić do sytuacji, że ta uchwała nie została zaskarżona w ciągu 30 dni przez wojewodę, w związku z powyższym musi być wpisana do dziennika urzędowego, więc możemy powiedzieć, że z uwagi na to, że sporo gmin z tego terenu tą uchwałę podjęło skutecznie, no to można by uznać, że ten teren mamy bezpieczny. Niestety inaczej sytuacja wygląda tutaj na Śląsku i w województwie podkarpackim, ponieważ tutaj wojewodowie właśnie wskazali, że wszczynają tryb uchylenia tych uchwał. I tutaj co ważne, ja już aktualnie teraz mam piątą dyscyplinarkę. Moją piątą dyscyplinarkę zainicjowała pani minister Anna Moskwa właśnie w związku z tą akcją przeciwko zatłaczaniu spalin, i wśród argumentacji, no nie mogę za bardzo oceniać tej argumentacji, która pojawiła się w skardze na mnie, natomiast pani minister była uprzejma wskazać jedną bardzo ważną rzecz, o której my już z Teresą bardzo dawno myślałyśmy, a mianowicie, że gminy będą dopiero bezpieczne, jeżeli wpiszą do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właśnie kwestii możliwości wykorzystania tej użycia wód termalnych, tak, wód solankowych, i w ten sposób wykluczą możliwość zatłaczania spalin na swoim terenie. I to jest bardzo ważne. I właśnie pani minister, za co bardzo serdecznie dziękuję, potwierdziła to nasze zdanie w tej materii, a mianowicie, że gminy muszą wpisać w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wykorzystanie wód geotermalnych, i wtedy tam zatłaczać nie będzie można niczego pod ziemię. A już na pewno nie spalin, bo tutaj też
pojawia się zarzut pod moim adresem, że to nie jest, są spaliny, tylko dwutlenek węgla z domieszkami, jest to dokładnie to samo. Tu jest kwestia teraz nazewnictwa, tak? Wszyscy wiemy, o co chodzi, wiemy, skąd mają pochodzić te spaliny, w związku z powyższym są to zwykłe spaliny. I tutaj tak naprawdę z Teresą rozmawiałyśmy o kilku trybach, które chciałobyśmy ruszyć jednocześnie i bardzo Was proszę, kochani, włączcie się w to. W tym tygodniu dostaniecie od nas pismo do właśnie parlamentarzystów, do posłów i senatorów z wezwaniem, aby zachowali konsekwencje w swoim działaniu i w tym wypadku, aby faktycznie ruszyli ten projekt, który jest skandaliczny i który absolutnie urągał jego procedowanie wszelkim zasadom właśnie regulaminu Sejmu i aby po prostu ten projekt z powrotem został unieważniony, żeby trafił do kosza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak dostaniemy tylko od gmin, bo ja tutaj z wieloma gminami mam stały kontakt, jak tylko pojawi się decyzja uchylająca uchwałę, ja będę starała się bardzo mocno wspomóc razem ze swoimi kolegami, koleżankami, prawnikami, żeby przygotować wzór takiego odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego gminom. I tutaj też jestem nawet posłowie z prawnikami niektórych gmin, że będziemy razem tutaj działali wspólnie, żeby ta uchwała się po prostu utrzymała, nawet jeżeli jest tutaj wadliwy tryb, czyli uchwała miała wejść w życie w dniu jej podjęcia, co jest faktycznie absolutnie niezgodne z przepisami, ponieważ jeżeli chcemy, żeby uchwała stała się prawem miejscowym, to musi być ten tryb zachowany 14 dni od dnia jej podjęcia i wtedy nie byłoby takiego problemu. Oczywiście tutaj na pewno pojawią się argumenty merytoryczne ze strony wojewodów, że to nie jest zakres, który powinien być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z czym my się absolutnie nie zgadzamy. I to będziemy oczywiście pokazywali w tym odwołaniu. No i tutaj jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie pojawiło się pismo, które minister Dziadzio wystosowywał do wszystkich gmin, które dyskredytowały te nasze działania i oczywiście z Teresą razem ustosunkujemy się do treści tego pisma. Aktualnie na szczęście zmienił się główny geolog kraju, liczymy na to, że będzie bardziej racjonalny i będzie bardziej propolski i nie pozwoli na to, aby ten cały straszliwy projekt się rozpoczął. No, już kwestie omówienia konkretnych obszarów, jakie to mają być, no to może zostawmy sobie na za chwilę. Kasiu, ale jaki jest zamysł, powiedz mi, bo jak rozmawiałyśmy przez telefon, powiedziałaś, że nawet bez reakcji wszystkich gmin, to taki projekt przy odpowiednim rozsianiu tego wdrożenia tej waszej procedury samorządowej może nas uratować. Możesz to wyjaśnić? Jeżeli uchwałę o tym, że gmina chce wykorzystać geotermię i z uwagi na to wyklucza możliwość zatłaczania spalin pod ziemię, podjęłaby taką uchwałę, to w takiej sytuacji do tego zatłaczania nie mogłoby dojść. Dlatego nie jest nam potrzebne, aby na konkretnym terenie, który jest objęty konkretnym zbiornikiem do sekwestracji dwutlenku węgla, podjęły wszystkie gminy. Wystarczy, że zrobi to jedna gmina i w takiej sytuacji ci, którzy chcieliby to robić, mają poważny problem, ponieważ te zbiorniki to są zbiorniki, które mają od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów kwadratowych i one się znajdują pod wieloma gminami. W związku z powyższym, jeżeli któraś z gmin podejmie taką decyzję, to zablokuje to całkowicie projekt ewentualnego zatłaczania spalin w konkretnym zbiorniku tak naprawdę. Tak? Ale to rozumiem, że ma na celu jak najbardziej opóźnić to, co się zaczęło, bo mówiłaś mi, że już niektórzy mieszkańcy dostali powiadomienia, tak? To jest kwestia opóźnienia działania tej ustawy, czyli piasku w walcu, tak? Żeby się nie dało dalej toczyć, ale my liczymy na to, że po prostu przegłosują tą ustawę jeszcze raz i się nie zdecydują, tak jak to mieli na sztandarach, na wdrażanie tego, chociaż wygląda to na dość zdecydowane działania. Kasiu, jak ty to widzisz? Jeżeli uchwała by się utrzymała, czyli stanowiłaby element prawa miejscowego, ja powiem szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy tego typu decyzje uchylające te uchwały się pojawią, ponieważ nie będziemy musieli czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, tylko już tą kwestią nielegalności tego projektu będzie musiał się zająć Wojewódzki Sąd Administracyjny, który jest władny do badania, czy tego typu przepisy są zgodne z konstytucją, czy nie, i który będzie mógł wypowiedzieć się w kwestii, czy jest to prawo miejscowe, czy nie. Moim zdaniem jest to absolutnie
element prawa miejscowego, bo gmina ma prawo decydować o swojej własności komunalnej, o swojej infrastrukturze, o nieruchomościach, które leżą w zakresie jej władztwa. I dodatkowo jeszcze tutaj ważnym elementem jest to, że gminy obowiązkiem jest zapewnienie energii, dostępu do ciepła jej mieszkańców. W związku z powyższym, jeżeli mówimy o wykorzystaniu wód geotermalnych, które zgodnie z tymi opracowaniami, którymi dysponujemy, tak naprawdę znajdują się na terenie całej Polski, to w takiej sytuacji jak najbardziej gmina ma prawo uchwalić tego typu uchwałę, ale ważnym elementem, to co już mówiłam na początku, jest to, żeby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znalazła się informacja właśnie analogicznej treści, że gmina chce wykorzystywać wody geotermalne w celu pozyskiwania z nich ciepła. I to jest bardzo ważne, dlatego zwracam Państwa uwagę na to, że gmina musi tutaj posunąć się kawałek dalej. Nie tylko sama uchwała, ale właśnie wpisanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje, że gmina będzie bezpieczna. I to potwierdziła właśnie pani minister Moskwa w swojej skardze na mnie, inicjując mi kolejne postępowanie dyscyplinarne. Kasiu, miejmy nadzieję, że to nękanie się skończy. Wszyscy tutaj wysyłamy pozytywną energię, żebyś miała siłę, bo to trzeba ustać po prostu. Wiemy, że nie jest ci łatwo, wiemy, że jesteś ultra odważna. Mam nadzieję, że trochę może będzie teraz lżej. Zobaczymy, jak to się rozpędzi, no ale w razie czego przecież masz nas wszystkich za plecami. Natomiast z tego, co ty mówisz, wynika, że bez względu na wariant, który zadzieje się w Sejmie, bez względu na to, jak tam pójdą sprawy, absolutnie musimy na poziomie lokalnym, czyli na tym poziomie, który jest naszą siłą i który nam daje pewne możliwości, ale który jeszcze toczy się starym trybem, bo nowe wybory samorządowe dopiero przed nami, musimy zrobić to, co wymyśliłyście. Po prostu trzeba to zrobić. No, ludzie do roboty, tak? Kasieńka. No tak, zgadza się, oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie dyscyplinarek, no to ciężko stwierdzić, bo ja nie odpuszczę. Będę szła w tych kierunkach, które sobie założyłam i nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek mnie zastraszał albo próbował mnie w ten sposób zniechęcać, bo mnie się nie da zniechęcić, więc od razu, jeżeli ktoś ma pomysł na kolejną dyscyplinarkę przeciwko mnie, to szkoda czasu naprawdę, bo ja nie odpuszczam, nigdy nie odpuszczam. W związku z powyższym naprawdę odpuśćcie wy sobie, bo ja mogę sobie jeździć do pana rzecznika, mnie to nie przeszkadza, troszeczkę może mi czasu to zabiera, ale generalnie nie ruszają mnie tego typu rzeczy, więc naprawdę na serio przemyślcie, czy to jest dobry kierunek, tyle czasu tracić na pisanie takich długich, opasłych pism, to widać, że tutaj naprawdę dużo pracy ktoś włożył w to, żeby mnie zdyskredytować. Serio, bez sensu kompletnie. To się nie da, Kasia, to się nie da, spokojnie. Nie, no, to, jak ktoś lubi, jeżeli ktoś został oddelegowany do tego, żeby pisać na mnie skargi, no to co ja zrobię? No nic nie zrobię, ale naprawdę, no nie tędy droga, ja się nie boję tego typu działań, więc na spokojnie do tego podchodzę. My murem za Tarnawą, moi drodzy. Dziękuję bardzo. A wracając już do kwestii tej całej taktyki, kochanie, pamiętajcie, że my musimy działać wielotorowo. Oni działają wielotorowo, wymyślają nam naraz wiele różnych pomysłów, dlatego my też musimy działać kompleksowo, wielotorowo. Jedną rzeczą jest pismo, które dostaniecie jak najszybciej do posłów, senatorów z żądaniem, aby uchylić ten projekt prawa górniczego i geologicznego, który wszedł i aktualnie stanowi część naszego systemu prawnego, a drugą rzeczą jest działanie gmin. I tutaj to jest tak naprawdę najważniejsze, bo jeżeli gminy podejmą uchwałę o tym, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma się znaleźć odzwierciedlenie tej uchwały, którą już podjęły, to wtedy jest koniec tematu, koniec, do widzenia i już nie są w stanie nic zrobić. Oczywiście musimy się odwoływać od tego typu ewentualnych uchyleń tej uchwały, która już została podjęta, więc tutaj też będziemy starali się wspomóc. No i oczywiście wiem, że parę gmin się zniechęciło z uwagi na to pismo sławetne pana Dziadzio, które jest abstrakcyjne kompletnie i no, zresztą zobaczycie, ustosunkujemy się do tego z Teresą. Tam jednym z głównych argumentów jest to, że nic się takiego nie dzieje, bo rozporządzenie mówi co innego. No ja myślę, że ostatnie 3 lata nauczyły nas, że rozporządzenia zmieniają się z prędkością światła, potrafią działać wstecz. W związku z powyższym, jak słyszę argument, że nie mamy racji, ponieważ rozporządzenie mówi co innego, widząc w jakim trybie były zmieniane rozporządzenia jedno za drugim, że nie mogliśmy się połapać, które aktualnie jest, że już jest nowy, jeszcze nie zdążyliśmy innego przeczytać,
To naprawdę jest to słaby argument i świadczy o tym, że jest to desperacja ze strony tych, którym bardzo zależało na tym, żeby ten projekt wprowadzić. I to są te elementy, które musimy robić jednocześnie. Bardzo proszę, żebyście śledzili moją stronę kasiatarnawa.pl. Tam w tej zakładce druk 32-28 znajdziecie wszystkie te pisma, które ewentualnie się pojawią, z których będziecie mogli skorzystać. Oczywiście będziemy starali się jak najszerzej Was informować o tym, że one już są. Na razie ich nie dajemy z prostej przyczyny. Przepraszam, chociażby pismo do wojewody, dlatego nie zostało Wam dane teraz, bo ja wiem, że Wy jesteście ogromnymi wojownikami walecznymi i zaraz byście chcieli je wysyłać, a aktualnie trwają przetasowania na tych stanowiskach w związku ze zmianą władzy, dlatego byłby to strzał w płot, szkoda Waszej energii i czasu, dlatego dostaniecie te pisma, bądźcie w blokach startowych, kochani, jak tylko one będą, zaraz będziemy Was prosić o to, żebyście wysyłali mailowo, oczywiście Polonia, pozdrawiam serdecznie, a nasi tutaj z Polski najlepiej w wersji papierowej, bo politycy kochają papier, kochają po prostu dostawać papierowe pisma, więc jeżeli będziecie mieli tylko czas, ochotę, to bardzo Was proszę, to jest bardzo ważne, to jest bardzo niebezpieczny projekt dla nas i tak jak mówiłyśmy, nie udało się na etapie parlamentu zatrzymać projektu ustawy, to teraz jesteśmy w stanie naprawdę mocno namieszać, żeby jednak oni nie mogli zrobić tego, co chcą. No właśnie, na poziomie samorządowym, ale też dajemy szansę nowym parlamentarzystom, mogą się teraz wykazać i pokazać, jak bardzo są po naszej stronie, bo przecież to jest procedura, która dotyczy właśnie tego człowieka na samym dole tej układanki, czyli tego, do którego ktoś może przyjść i powiedzieć: panie, pan się wyprowadzi, bo tu już pan nie mieszka od jutra, bo pod pana domem jest piasek kwarcowy. No to, tak to może wyglądać. Powiedziałaś, że już się to trochę dzieje, Kasieńko. To znaczy tutaj od Teresy uzyskałam informację, że już podobno pojawiają się tego typu sytuacje, że zapukano do kilku osób i dano im 14 dni na wyprowadzenie się z domu. Ustawa mówi wprost, że w tego typu sytuacjach spory rozwiązuje sąd powszechny, czyli wbrew temu, co mówiło kilku moich oponentów, że będzie to wywłaszczenie, że będzie odszkodowanie. Nie, kochani, nie będzie, ponieważ ustawa mówi wprost, iż w przypadku tego typu sytuacji sprawy rozwiązuje sąd powszechny, czyli jak na pewno część z Was pamięta, musicie złożyć pozew do sądu o to, żeby odzyskać pieniądze za swoją nieruchomość, czyli macie opłatę sądową 5% od wartości nieruchomości, opłatę bardzo wysoką na opinię biegłego sądowego, żeby wycenił Waszą nieruchomość, opłatę na prawnika, bo nie jesteście w stanie, naprawdę uwierzcie mi, zrobić sobie tego sami, więc już tego typu sytuacje podobno się dzieją. Ja miałam nadzieję ogromną, że Teresa jednak będzie mogła do nas dołączyć, bo ona ma więcej informacji w tej kwestii, więc jeżeli Wy dysponujecie tego typu informacjami, to bardzo proszę podzielić się z nami i z innymi, żeby naprawdę Polacy zrozumieli, że to się już dzieje i się będzie działo, jeżeli nie zrobimy nic, jeżeli nie będziemy działali. To jest drakońsko niebezpieczne. Musimy się po prostu zewrzeć, tak, jako społeczność, zaglądać na stronę mecenas Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź, która zawsze wymyśla jakieś rozwiązania. Miejmy nadzieję, że za sprawą działań wielotorowych cofną się także globalnie, że przemyślą to, może będą chcieli pokazać nam, że się odcinają od poprzednich działań. Miejmy nadzieję, dajmy im szansę, natomiast działajmy po swojemu. Róbmy co trzeba, wolni ludzie, bo ja uważam, że to my mamy to sprawstwo i to my mamy tę energię, żeby powiedzieć: no pasaran, tak? Nie przejdziecie dalej. Kasiu, czy my musimy jeszcze o czymś opowiedzieć? Czy na dziś to wszystko? Nie, jeszcze mamy jeden ważny element, a mianowicie już zapowiedziałam nawet na Facebooku, że znamy miejsca, gdzie ma dojść do pierwszych zatłaczań i ja już Wam je wymienię. Jest to, te miejsca zostały wytypowane na podstawie, na zamówienie ministra środowiska, wypłacone zostało to z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to opracowanie z grudnia 2009 roku na temat rozpoznania formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania dwutlenku węgla wraz z ich programem monitorowania.
I na tej podstawie zostały wytypowane trzy obszary jako pierwsze. Pierwszy to jest krakowska seria piaskowcowa, która obejmuje Pszczynę, Ćwiklice, Spytkowice, Polankę, Zator. Drugi obszar to jest górnośląska seria piaskowcowa, Piasek, Studzienice, Pawłowice, Pszczyna, Ćwiklice, Zebrzydowice, Drogomyśl i Chybie. Oraz trzecia to jest dębowickie warstwy nakładowe, rejon Cieszyna, Skoczowa, Czechowic oraz Kęty i Jandrychów. I teraz tutaj w tym opracowaniu, ja sobie je dokładnie poczytałam, mamy wskazane dokładne miejsca, gdzie znajdują się zbiorniki, jakie one są wielkości, to jest strona 19. Jeżeli Andy możesz, to bardzo proszę pokaż to opracowanie. Ono jest ogólnodostępne, można sobie do niego zajrzeć. I na stronie 19 mamy wytypowane tego typu zbiorniki. W krakowskiej serii piaskowcowej, już moment, bo ja tutaj czytam, tak, to jest dokładnie to. I na stronie 19 tutaj są wytypowane, są wszystko mapy, tam znajdziecie, możecie się zapoznać z tym, z tą opracowaniem. I jeżeli chodzi o krakowską serię piaskowcową, to mamy trzy zbiorniki, tak, Zagoń Kobiór w centralnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, tak, to jest obszar o powierzchni 116,38 km2. I kolejny to jest Pszczyna Ćwiklice, obszar o powierzchni 61,42 km2, Polanka Zator Spytkowice, największy z tych zbiorników, 214 km94 m2, tak? Górnośląska seria piaskowcowa to jest Zagoń Kobiór, który jest to zbiornik o powierzchni 116 ponad km2. Pszczyna Ćwiklice, zbiornik o powierzchni 61,42 km2. Polanka Zator Spytkowice, obszar o powierzchni 214,94 km2, największy zbiornik. I warstwy dębowickie, to jest obszar Cieszyn, Skoczów, Czechowice i jest to pojemnik, obszar o powierzchni 370,82 km2 oraz Kęty, Andrychów, obszar o powierzchni 89,53 m2. Co ciekawe, to są wytypowane zbiorniki, które mają być brane teraz w pierwszej kolejności pod uwagę. Z opracowania wynika, bodajże ze strony 178 tego opracowania, że trzeba wziąć pod uwagę kwestię zlikwidowania wód podziemnych, głównych zbiorników wód podziemnych, a także starych zlikwidowanych otworów. Tutaj te otwory, które były, te odwierty wszystkie robione, tego są naprawdę setki. Jest niejednorodna struktura, na to wskazuje opracowanie oczywiście tych warstw geologicznych i tutaj wskazują na jedną bardzo ważną rzecz w przypadku warunków hydrologicznych, że omawiany rejon jest bardzo słabo udokumentowany hydrologicznie, tylko w jednym otworze Bestwina IG1 wykonano badania laboratoryjne na próbkach rdzenia i tylko w jednym otworze Kęty 11. Badano przepływ płynów, dodatkowo badanie wykonano w ograniczonym zakresie i nie uzyskano wiarygodnych wyników z badań dopływu płynów do otworu. To jest strona 143, to co ja w tym momencie wam czytam. Należy jednak zaznaczyć, że cytowany rejon charakteryzowany w badaniach regionalnych należy do najsłabiej rozpoznanych i udokumentowanych geologicznie. I kochani, w tej analizie jest to wskazane, to jest strona 143, ja was zachęcam do lektury, żebym nie była gołosłowna i bardzo was proszę, żebyście się zapoznali chociaż w tych punktach, o których ja wspomniałam z tą analizą, bo to są te rejony, w których ma dojść do zatłaczania w pierwszej kolejności. W tamtym tygodniu odbył się również Zoom jakiejś fundacji, która rozmawia z mieszkańcami Rajczy, tam już jest gotowa infrastruktura do zatłaczania, przekonująca o tym, że to wszystko, o czym mówiłyśmy z Teresą przez te wszystkie miesiące, to są kompletne bzdury, która mówiła, że zatłaczanie jest jedyną racjonalną i pozytywną formą działania, więc w kontekście tego, co wam właśnie przytoczyłam z tej analizy, która stanowi podstawę wybrania tych punktów jako pierwszych do zatłaczania, poddaję to waszej refleksji, tak? Kasiu, a czy tam w tych gminach, które wymieniłaś, toczą się procedury związane z blokowaniem po naszemu?
Powiem szczerze, że nie wiem, bo ja mam bardzo duży zestaw tych gmin, które się zajęły tym tematem i które uchwaliły te projekty. Natomiast ja oczywiście opublikuję na Facebooku te tereny i zapytam się, czy tutaj w ramach tych obszarów, czy zostały podjęte jakieś uchwały, żebyśmy mieli jasność. Tutaj parę osób bardzo fajną pracę wykonała, mianowicie zebrało te wszystkie uchwały i poproszę o skonfrontowanie tego, żebyśmy mieli jasność co do tego. Natomiast no, jest to tak naprawdę obszczelony cały Górny Śląsk. Zobaczcie, jakiej wielkości są te obszary, więc to, że to są tereny zatłaczania, to jest jedno. Jeżeli mamy obszar o 214 km kwadratowych, to jest tych gmin tak naprawdę znacznie więcej, czyli to jest miejsce stricte zatłaczania, czyli miejsce, gdzie zostaną wtłoczone te spaliny pod ziemię, natomiast cały obszar tak naprawdę obejmuje znacznie większą ilość gmin, tak? Więc tutaj no, mam ogromną nadzieję, że jednak wśród tych, w tych obszarach, czyli tak naprawdę wymieniłam Wam 8 chyba zbiorników potencjalnych do zatłaczania, no jestem przekonana, że jakieś gminy podjęły tego typu uchwały, nawet jeżeli nie podjęły, mogą to naprawić właśnie wpisując do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykorzystanie geotermii. I nawet jeżeli ta uchwała by nam się nie obroniła, oczywiście nie składamy broni i zrobimy wszystko, żeby jednak się obroniła i to zakończyło się pozytywnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, to nie stoi na przeszkodzie, żeby do miejscowego planu zagospodarowania wpisać jednak tą geotermię i wtedy no tak naprawdę ci, którzy chcieliby wtłaczać nam te spaliny, no to jednak nie będą tego mogli robić. Ja tutaj znalazłam jeszcze w tym opracowaniu jedną rzecz, która mnie zaniepokoiła, a mianowicie w końcowej części tego opracowania autorzy wskazują na tak zwaną represję ciśnienia. Próbując googlować, co to jest, mniej więcej chodzi tutaj chyba o kwestię obniżania się ciśnienia w stosunku do początkowej fazy w momencie, kiedy dochodzi do zatłaczania tych spalin pod ziemię. To jest oczywiście tylko czysta hipoteza, bo tego nikt wcześniej nie robił. To jest strona 174 tego opracowania. I tutaj Wam tylko chciałam zwrócić, jeszcze przytoczyć uwagę, jak to wygląda. I tutaj po zaprzestaniu zatłaczania na skutek przepływu w warstwie wodonośnej w kierunku w następstwie sukcesywnego spadku ciśnienia w rejonie zatłaczania, rozkład obniżania się ciśnień w centrum zatłaczania w czasie przedstawia się jak poniżej. 0 lat, czyli w momencie zatłaczania, represja 300 metrów. 20 lat, represja 45 metrów. Przejdę dalej, bo tutaj jest rozbite co kilka lat. 170 lat, represja 7 metrów. 350 lat, represja 3 metry. 1000 lat, represja 1 metr. Spadek ciśnienia do warunków naturalnych nastąpi po około 1500 latach od zaprzestania zatłaczania. Czas przepływu wód z obszaru zatłaczania do bazy drenażu na zachodzie obszaru wynosi od 1500 do 2000 lat. Więc takie skutki teoretycznie przewidują badający. No więc no, ja myślę, że to mówi samo za siebie, jak duża to jest ingerencja w środowisko i czy to jest naprawdę tak pozytywne dla nas, no to ja po analizie tego opracowania, no absolutnie tym bardziej jestem pewna, że nie. Makabra, to jest makabra. Kasiu, jeszcze oczywiście w poprzednich programach mówiliśmy o zanieczyszczeniu źródeł wody tych podziemnych, to też jest tak duży jest. Problem. To się, te ciśnienie indukowane, ciśnienie pod ziemią może powodować indukowaną sejsmiczność, czyli nieprzewidywalną tak naprawdę. My nie wiemy, co się stanie, a ja tutaj widzę dokumenty z Unii Europejskiej. Oni mówią, że takie gromadzenie dwutlenku węgla pod ziemią ma być do 10 tysięcy lat, żeby obniżyć global warming. To oszaleli po prostu. Nie? No tak, ja zresztą wskazywałam w czasie swojej wypowiedzi, tutaj Wam przytaczałam chyba nawet numer strony, z którego wynika, że badający i dokonujący opracowania tej możliwości zatłaczania wskazują na to, że tamten obszar jest niezbadany, że jest bardzo słabo zbadany pod kątem geologicznym i hydrologicznym i zwracają uwagę tutaj właśnie na kwestię, że jest bardzo dużo otworów, to są tereny też przecież, gdzie znajdują się kopalnie, gdzie były poszukiwania wielu złóż i dodatkowo jeszcze tutaj oczywiście zwracają uwagę, że nie może dochodzić do zatłaczania w obszarach zbiorników ujęcia wód pitnych. Mimo to, że z drugiej strony mówią o tym, że obszar jest na innej stronie i jest bardzo słabo zbadany pod tym kątem, tak?
No więc tak naprawdę to opracowanie bardzo mocno może niepokoić, jeżeli ktoś się zagłębi w tą tematykę, chociażby pod kątem hydrologicznym. Tam są wskazane również, jest fakt, że tutaj się znajduje bardzo dużo salanek, czyli wód geotermalnych w tym też, tak? W związku z powyższym tutaj naprawdę mamy duże możliwości geotermalne, a jedno eliminuje drugie. Bo jeżeli zapłaczanie ma się odbywać w miejscu solanek, to co zawsze mówiłyśmy z Teresą, co wynika z tej dyrektywy unijnej, albo się decydujesz na geotermię, albo decydujesz się na zapłaczanie spalin i już nigdy nie będziesz mógł korzystać z tych solanek, tak? I zresztą te tutaj lata analizy pod kątem ciśnienia, pod kątem tego, jak duża jest ta ingerencja, tego, co ty mówisz, nawet do 10 tysięcy lat, no to tutaj mamy chyba dość dużą jasność, że zamykają nam całkowicie drogę do wykorzystania geotermii, a dodatkowo jeszcze jest to bardzo duże potencjalne ryzyko dla naszych ujęć wody i dla wody pitnej. To jest... No i sejsmiczne. Ustawa przewiduje wprost, że o ile nie ma odszkodowań przewidzianych w trybie wywłaszczania czy wyrzucania tak naprawdę Polaków z ich nieruchomości, o tyle jest przewidziane w ustawie, że w przypadku niekontrolowanych wybuchów i trzęsień ziemi będzie wypłacana odszkodowanie. Tylko komu? O ile będzie komu, tak? Tak. Ja tutaj czytam te dokumenty z Unii Europejskiej o tym właśnie wtłaczaniu. Słuchajcie, to jest takie artykuły są dla kogoś, kto w ogóle nie myśli dla takich lemmingów, bo oni tutaj mówią, to jest 2017 roku artykuł i on mówi, że oni przez następne 2-3 lata już zaczną w Europie wtłaczać ten CO2 i w dwóch lokalizacjach, w Wielkiej Brytanii i na Sardynii we Włoszech, a także jeszcze w Reykjaviku. I posłuchajcie, w Reykjaviku będą wtłaczać te CO2 z elektrowni geotermalnej Helsinki w pobliżu stolicy Islandii, Reykjaviku. Tutaj CO2 jest wychwytywany z elektrowni, transportowany rurociągami, następnie składowany setki metrów pod ziemią. Słuchajcie, jeden wybuch wulkanu na tej Islandii wywala wszystko z powrotem w atmosferę. Ci ludzie nie mają mózgów. To są bezmózgowcy. Ameby. Tutaj o coś chodzi, o jakieś może długi planetarne, jak się kiedyś miałeś, kto to wie. Bo... Pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Ja kiedyś dotarłam do takiego opracowania właśnie pod kątem badania możliwości zatłaczania w ramach Unii Europejskiej i tam no, były wymieniane ogromne kwoty, tak naprawdę jest to biznes na setki milionów złotych, nikt cię nie patrzy, czy komuś się stanie krzywda, jaki to będzie miało skutek dla środowiska, zresztą widząc po tych pseudoekologicznych różnych pomysłach, z którymi aktualnie mamy do czynienia, typu wiatraki i tak dalej, no to widać, że tutaj ani ludzie, ani środowisko dla tych, którzy decydują, nie ma żadnego znaczenia, liczą się tylko pieniądze. Nikogo nic nie obchodzi, prawda? To na samym końcu łańcucha jesteśmy my, moi drodzy. No i po prostu teraz w naszych rękach jest nasz los, ale to może dobrze, bo my sobie dobrze poradzimy, mając Kasię. Kasiu, mam nadzieję, że nie odpuścisz tej sprawy. My spróbujemy też pomyśleć. Słuchajcie, ja mam w głowie taki klocek, że może dlatego chodziło o to, żeby wykończyć to górnictwo. Słuchajcie. Tak. I jeszcze zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ja rozmawiałam z kilkoma górnikami, bo wiadomo, że ci, którzy są na górze, najbardziej boją się rolników i górników. No i pytam się, czy wy nam pomożecie? A wie, nie, raczej nie, bo my zostaliśmy, zamykając kopalnie, ci ludzie są zatrudniani w spółkach, które zajmują się wygaszaniem kopalni. I o ile na przykład w Niemczech, które teraz są skrupulatnie jest odpompowywana woda i Niemcy ruszają z powrotem z wydobyciem węgla brunatnego, tam kopalnie były zalewane wodą. U nas są zasypywane gruzem, żebyśmy nigdy nie mogli ich odkopać. I w tym uczestniczą górnicy, którzy wcześniej pracowali tam przy wydobyciu węgla. Jak skończy się zasypywanie wszystkich szybów, tak żeby nie można było ich nigdy więcej eksploatować, no to wtedy skończy się temat, jest to wymierający w Polsce zawód i no i górnicy podchodzą do tego bardzo spokojnie. Niestety przynajmniej ci, ja nie chcę obrażać absolutnie ani denerwować górników, ale przynajmniej ci, z którymi rozmawiałam, no to jest to bardzo, bardzo smutny widok. Nie patrzą się na to, co będzie później. Usłyszałam, za nami choćby potop, no,
No i takie jest podejście. Czyli z jednej strony wygaszanie górnictwa, a z drugiej strony duży lobbying za energię atomową, prawda? To wszystko obsługuje ta zmiana w prawie geologicznym i górniczym. Bądźcie przytomni, moi drodzy. Kasieńko, czy są jeszcze jakieś ważne informacje? Nie, wydaje mi się, że to wszystko. Jeszcze w tym tygodniu dostaniecie papiery od nas. Bardzo proszę, włączcie się, bądźcie czujni, bądźcie aktywni, bo my może według tych na górze jesteśmy ostatni w łańcuchu, moim zdaniem jesteśmy na pierwszym miejscu, a to są tylko nasi pracownicy, którzy fatalnie wywiązują się ze swoich obowiązków. Mam ogromną nadzieję, że ci, którzy teraz przyszli nowi, będą lepszymi pracownikami, bardziej lojalnymi w stosunku do swojego pracodawcy, czyli do nas. Bardzo na to liczę, dlatego też będę Was bardzo prosiła, żebyście włączyli się w akcję, czy rozmowy z nowym geologiem kraju, czy z aktualnymi posłami i senatorami nowej kadencji, żebyśmy egzekwowali to, co trzeba, ale nie czekali oczywiście na ewentualne ruchy i działali również na poziomie samorządowym, bo to jest najważniejsze. Mamy ogromną moc, wystarczy z niej skorzystać. Pamiętajcie, bierność jest przyzwoleniem, nie pozwólmy na to. To jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych rodzin i które może spowodować całkowitą destrukcję naszego kraju. To jest kraj, który ma nam służyć, w którym chcemy żyć spokojnie, nie pozwólmy na bezkarność, nie pozwólmy na tego typu działania, bo jest to dla nas po prostu złe i nie godźmy się na to. Kasiu, patrząc na aktywność, którą strumyczkowcy i wszyscy słuchacze i oglądacze kanału Endiego wykazali poprzednio, zresztą taka była wspólna akcja wielu wolnych mediów, to ja jakoś nie mam żadnej wątpliwości, że my nie zasypiemy gruszek w popiele. No a patrząc na to, że kanał sejmowy teraz ma tak ogromną liczbę subskrybentów, którzy patrzą na ręce tym wszystkim, którzy tam siedzą, no to mamy nadzieję, że nie będziemy dostawali patostreamingów, tylko radosne wieści, że wszystkie ustawy i prawodawstwo, które ma pomóc suwerenowi, czyli nam, będziemy oglądać wtedy, kiedy będzie się rozpoczynało. Zachęcamy Państwa w Izbie do adekwatnych działań, żeby ten kanał rósł jeszcze bardziej i żebyśmy wszyscy byli jeszcze bardziej zaangażowani w to, żebyśmy stanowili naszą rzeczywistość, bo my mamy prawo wyrażać naszą wolę, a Wy powinniście tą wolę wdrażać. Kasieńko, to co, to ja Ci dzisiaj bardzo dziękuję. Poczekaj, Moniko, Kasia jeszcze przysłała mi jeszcze jeden PDF, którego nie pokazaliśmy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Co to jest, Kasiu? To jest pismo, które zostało rozesłane do gmin jako odpowiedź na naszą akcję. Jak bardzo się mylimy, jak bardzo niemerytoryczne są nasze uwagi. To jest to, o czym omawiałam, że w kilku miejscach głównym argumentem pana ministra jest to, że jest inne rozporządzenie. Rozporządzenia, kochani, zmieniają się z prędkością światła, jak tylko było to potrzebne. To pokazało ostatnie 3 lata, dlatego my się bardzo chętnie z Teresą ustosunkujemy do tego pisma i to też dostaniecie od nas jako treść możliwą do wysyłania do nowego głównego geologa kraju. Z ogromną nadzieją, że nowy główny geolog kraju wykaże się większym racjonalizmem i jednak propatriotycznym podejściem, propolskim, a nie probiznesowym i lobby niewiadomego pochodzenia, które chce na tym zbić interes, naszym kosztem. Dajemy Wam szansę. Tak, dajemy. Dokładnie tak. Carte blanche. Tak jest. Działajmy wspólnie, panowie i panie posłowie i posłanki, senatorowie, szanowni. Działajmy pro bono, a nie dla dobra tych, którzy chcą wykorzystać naszą naiwność. Nie będziemy naiwni. Mamy mecenas Katarzynę Tarnawę-Gwóźdź, mamy Teresę Adamską, która też patrzy na ręce, no a tak w ogóle na ręce patrzy Wam cały naród. Wasz kanał rośnie, my będziemy się pilnie przyglądać i będziemy sprawozdawać dokładnie każdy krok, który podejmiecie. Kasieńko, ty też patrzysz na ręce pilnie, ja wiem, że widzisz więcej, zatem nie czuję się zagrożona. Kasiu, dziękuję dziś. Andy, dziękuję bardzo. Nie chcecie jeszcze poczytać wpisów od ludzi przez 5 minut? A są takie bardzo fajne, niektóre no, takie troszeczkę sentymentalne. Nikola, co mamy robić?
Na pewno nie siedzieć, nie? To... Czekać na pisma i wysyłać tam, gdzie trzeba. No właśnie. Do gminy też trzeba pójść jeszcze raz, Kasiu? Do gminy, jeżeli... No, miejmy nadzieję, że naszego live'a obejrzy jak najwięcej samorządowców. Ja zaraz zajmę się tutaj rozsyłaniem naszego live'a do tych samorządowców, z którymi mam styczność. I trzeba zachęcać gminy, żeby wpisały w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wykorzystanie geotermii. Wtedy jest po temacie już, ta ustawa nie będzie obowiązywała konkretnej gminy, bo nie będą w stanie, przynajmniej w kwestii zatłaczania spalin oczywiście. Także już tu nie mówimy o tych innych aspektach typu złoża strategiczne i tak dalej. My się tutaj skoncentrowaliśmy na największym zagrożeniu dla naszego bezpieczeństwa, więc pod tym kątem, jeżeli gmina wpisze, że chce korzystać z wód geotermalnych, to już jest po temacie zatłaczania spalin. Powiedz, Kasiu, czy jest jakiś przepis, na podstawie którego możemy się domagać takiej informacji na każdym etapie? O co możemy? Tak, wystarczy złożyć wniosek o udzielenie informacji publicznej. Są to informacje, które organ ma obowiązek udzielić nam tego typu informacji, więc no tutaj jak najbardziej też można tego typu inicjatywę podjąć, aczkolwiek powiem szczerze, że ja jestem zbudowana tym, jak wielu samorządowców naprawdę no, bardzo szybko zrozumiało, na czym polega zagrożenie dla nas i zaczęło podejmować swoje własne inicjatywy. Mam nadzieję, że to oczywiście, że pójdziemy za ciosem i zatrzymamy to. I tutaj, tak jak już mówiłam, jestem bardzo wdzięczna pani minister Annie Moskwie, serdecznie pozdrawiam, dziękuję za tą nową dyscyplinarkę, bardzo, bardzo cieszę się, że pani potwierdziła to, co uważałyśmy z Teresą Adamską, że tutaj wtłoczenie tego w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zamyka w ogóle temat zatłaczania spalin. Bardzo serdecznie dziękuję. Kasiu, idzie nowe, miejmy dobre spojrzenie. Andy, coś jeszcze tam widać? Agnieszka pisze, uważam, że nowa obsada w Sejmie zwróci na ten projekt uwagę, jeżeli wyślemy te sprzeciwy i być może jednak będą demontować ten projekt odgórnie. Niech, bardzo proszę. Paweł Radzikowski, jaki urząd w tej sprawie wydaje decyzję o zajęciu nieruchomości? Jaki urząd? Główny geolog kraju wydaje koncesję, tak? Bodajże w konsultacji z wojewodą i potem co, no, organ, znaczy tak, taki podmiot prywatny przychodzi do Polaka i mówi mu, że on tutaj ma na terenie jego posiadłości będzie wydobywał, bo dostał koncesję, no i żegnam. I on może iść do sądu i się domagać odszkodowania. No trzeba bardzo dużo pieniędzy mieć, tak, żeby do tego sądu pójść. Bardzo dużo, no zresztą te procesy trwają lata, tak? To są lata, to jest pierwsza instancja, druga instancja, to są 3, 4, 5, 6 lat. Ale czy przez ten czas to wszystko jest zatrzymane, procedura? Nie, no jak, no skoro. No właśnie, powiedzmy to, że to nie jest tak, że jak sobie nawet zbierzecie te pieniądze i oprocesujecie to, to będziecie mogli mieszkać we własnym domu, nie? Nie. Krystyna Tomaszewska, mam pytanie, gdzie do tej pory zatłaczali? No właściwie nigdzie, były próby w Stanach Zjednoczonych i takie eksperymentalne próby, także to nie jest technologia... I doszło do wybuchu. Tak jest, to nie jest technologia, która... Polska otwiera to w Europie, prawda? Polska to otwiera tutaj, bo myśmy otworzyli procedurę unijną. Tak, jak Andy mówi, była próba w Stanach Zjednoczonych, zresztą nawet Teresa przysłała mi ostatnio artykuł o tym, że pękają ta infrastruktura, te gazociągi pękają, bo jest to tak duże sprzężenie gazu w formie płynnej, że dochodzi do pękania, no i tam oczywiście doszło do wycieku już przy samej próbie zatłaczania tego CO2. Więc tak naprawdę jest to absolutnie nowatorska metoda, to się jeszcze chyba nikomu nie udało. No i Polska, jak zawsze, pionier, tutaj została wyznaczona, tak, do tego miejsca. Polska gdzie zawsze męczennikiem. Ja myślę, że trzeba już skończyć z tym, bo mnie się ten taki patos absolutnie nie podoba, nie akceptuję go. Możemy być liderem, ale w rozwoju i w tym, żeby nam się to dobrze zbliżyło. W spokojnym, bezpiecznym życiu, tak? Dokładnie. Bo o to by chodziło. Andy, coś jeszcze? Grażyna Maślach pisze, Kasiu, Tarnawa, Gwóźdź, cała armia jest za tobą murem, za Katarzyną Tarnawą. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Kasia się nie ugnie, słuchajcie, nie bójcie się. Ja już z Kasią wiele razy rozmawiałam w sytuacji różnych ataków na nią i wiem, że jest twarda. Chociaż każdemu to trochę spowalnia marsz, prawda? Dobrze by było, gdyby tego nie było. No ale...
słuchajcie, jest szansa, że teraz to nękanie, jeżeli będzie, to może będzie trochę wytworniejsze. No to może coraz wyżej, jestem coraz wyżej, coraz wyższe kręgi na mnie składają skargi. Nie damy się i nie damy kasy. Nie. Tym bardziej będziesz zenergetyzowana, będziesz miała więcej energii do walki. Nie? Ja myślę, że Kasię to nawet trochę wzmacnia. Słuchajcie, ci wszyscy wrogowie Kasi, także... Tak. Andy, jeszcze coś masz tam na czacie? Pozdrowienia od wszystkich słuchaczy dla pięknych, walczących, mądrych pań. Tak ogólnie bym to skomentował. No i... Andy, ty nie jesteś panią, także... No, ja tutaj jestem tylko technicznie się... obsługuję. Ale jesteś z nami, robisz cały czas te live'y, mimo że jesteś daleko i że ciebie ta ustawa nie dotyczy, co świadczy o tym, że ciągle Andy Choiński to centralny patriota, słuchajcie, nic się nie zmieniło. Jak nie dotyczy? Dotyczy jego serca chyba tutaj w Polsce z nami bije, tak, nie? Tak, no jak będą was tam truć, no to dotyczy mnie też, nie? A my wszyscy do ciebie przyjedziemy tam, wiesz, to w sensie musisz działać. Słuchajcie, u nas to prawdopodobnie robią też od dawna, gdzieś tam w takich miejscach, gdzie my to nie wiemy nawet, że robią. A 60% zachodu tak należy do rządu federalnego, ta cała ziemia, także tam nie wiadomo, co tam się dzieje. Ale u was kupują ziemię teraz bogacze. No tak, ale rząd federalny tam w tym całym zachodzie ma około 60% własności. Wszystkie te parki narodowe, tam te od Oregonu po Arizonę, Nowy Meksyk, to większość tych ziem należy do rządu. Także oni go nie oddają tak za bardzo. A mnie jeszcze przyszło do głowy takie jedno pytanie, bo no biedny ten Górny Śląsk, te wszystkie tereny, to już wszystko takie zryte, tam pełno różnych tuneli i korytarzy, ludzie tak naprawdę mieszkają no, na potencjalnych bombach, bo szkody górnicze, prawda? Ale tak. Czy jeśli jakiś rejon jest wyłączony, na przykład będąc rezerwatem czy parkiem, to jest wyłączony również z tej procedury? Jak to jest? To znaczy tutaj na przykład również z tej analizy wynika, że brano pod uwagę Bielsko-Białą, tak? Czyli moje miasto, z którego aktualnie z wami się łączę. Natomiast właśnie z uwagi na to, że tu są jakieś ujęcia wody, rezerwaty ochronne, nie zostało włączone do tego, co nie zmienia faktu, że mając w sąsiedztwie, zaraz obok siebie tego typu zbiorniki na kilkaset kilometrów kwadratowych, kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, no tak naprawdę, jeżeli oni w tej analizie stwierdzili wprost, że tak naprawdę jest to absolutnie niejednorodna, porowata struktura geologiczna i nie wiedzą tak naprawdę, jakie są przepływy tych płynów, wód i tak dalej, no to... No mówię wam, że to co są... mogę powiedzieć? Jeżeli oni sami nie wiedzą, co ja mogę powiedzieć? Też można pójść tym tropem, tak? Że spróbować ustanowić jakieś strefy ochronne ewentualnie. Rozważałyście to? To są, to tam piszą, że powinno się brać pod uwagę, że absolutnie nie można tego przy głównych zbiornikach ujęć wodnych robić. No dobrze, na przy głównych, a przy tych mniejszych, jeżeli ktoś czerpie stamtąd wodę z studni, to co? To już można. No dobrze, wszystko o tym wiemy. Słuchajcie, no musimy teraz obserwować stronę Kasi. Ja wam obiecuję, że jak się pojawią nowe informacje, to będziemy się na kolejnych częściach tutaj dotyczących tej ustawy spotykać, dlatego że jak się powiedziało A, to trzeba mówić kolejne literki alfabetu. No ja Kasię zawsze chętnie opublikuję, bo mówi z sensem, zwarcie, szybko, nie marudzi, nie nudzi. Fantastycznie występuje. Także słuchajcie, wspierajcie nas, udostępniajcie tego live'a. To jest bardzo ważne, żeby wszyscy mieli tą informację, bo ja do tej pory dostaję pytania, o co chodzi, słuchajcie. Wielu Polaków nie wie, o co chodzi, a to jest taka fundamentalna sprawa, żeby wiedzieć, o co chodzi, więc bardzo was proszę, informujcie się nawzajem. Będziemy razem z Kasią publikować wszystkie informacje i jeżeli Kasia cokolwiek wymyśli, opublikuje jakieś pismo w tym temacie, to u mnie na mediach też je dostaniecie zawsze, bo my z Kasią jednym murem zawsze działamy w tej sprawie, więc będziecie na bieżąco informowani. Jeśli subskrybujecie Kasi Media i moje media, na pewno nic wam nie umknie, to jest pewne. Dziś się
Pożegnamy. Za chwilę się widzimy u mnie na kolejnej premierze i śledźcie wszystkie następne zapowiedzi, bo teraz bardzo wiele pilnych tematów, których również Kasię będziecie mogli powitać. Także Andy, ja Ci dziękuję bardzo za dziś. Kasieńko, dziękuję za Twoją wspaniałą pracę, za to, co robisz dla Polski i dla Polaków. Wszyscy będą zawsze pamiętać, jak wiele Katarzyna Tarnawa już zrobiła i wspierać to wszystko, co Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź zrobi w przyszłości. Jesteśmy murem za Kasią. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim wszystkiego dobrego, bez względu na to, jakiego jesteście wyznania bądź światopoglądu. Życzę Wam cudownego czasu, wesołych świąt, wszystkiego co najlepsze w nowym nadchodzącym roku. Trzymajcie się kochani, trzymajmy się razem, działajcie, bo to jest klucz do naszego sukcesu i do nowego, cudownego świata bez tych złych ludzi. No nie ustawajcie, nie ustawajcie, teraz. Tak nie jak ma my. Czasu na to tamto, to trzeba działać teraz. Wy na pewno wiecie, co robić. No i co, działamy wspólnie, a my z Endym będziemy tutaj stali na straży. Trochę mnie zasmuciłaś tymi górnikami. To, czy to znaczy, że trzeba będzie zlikwidować 4 grudnia święto Barbórki, jeżeli oni likwidują kopalnię, bo niedługo nie będzie potrzebne, prawda? No niech chociaż Barbórka zostanie, to może do czegoś będzie można wrócić. Słuchajcie. Ciężka sprawa. Ale wiemy, co robić. I idziemy do przodu, tak? No i bądźmy pełni nadziei, bądźmy pełni dobrej energii, bo ta nasza energia bardzo wiele, kochani, może. Ja myślę, że po prostu idziemy do przodu. Za chwilę się widzimy na następnej premierze na moim kanale, a dzisiaj Was wszyscy pięknie żegnamy. Czuj duch, moi kochani. Trzymajcie się. Do zobaczenia.